Patryk był wyraźnie czymś ubawiony. Odłożył słuchawkę, niemal krztusząc się ze śmiechu. Ależ on, panie, proszę ciebie, Jonathan, nerwowy. Trzeba mu jednak przyznać, że umie panować nad sobą. Właściwie nic dziwnego, zęby zjadł pracując tyle lat w policji. Umie to robić, nie ma co, umie. Co ty znowu wyprawiasz, Patryk? Nic takiego, Jonathan, ciekawi mnie tylko ta rozmowa, na którą draper tak niecierpliwie czeka. Pan Bernard Grasple, spytałem, widząc przed sobą zarośniętego mężczyznę w poplamionej farbą koszuli i podartych dżinsach. Tak, o co chodzi? spytał, marszcząc brwi. Jestem z policji, nazywam się draper, jestem pewien. Że pan Senders wspominał panu o mnie. Pan Senders? A kto to taki? Nie skojarzył nazwiska. Senders. Ach, mecenas senders. Tak, oczywiście. Pan jest tym inspektorem? Tak. Dlaczego pan ją aresztował? Przecież nie skrzywdziłaby muchy. Mogę wejść. Nie przepadam za rozmowami w drzwiach, powiedziałem niezbyt uprzejmym tonem. Tina, Tina, chodź do wujka patricka. Poczytamy razem gazetę. Wziął ją na kolana. O, zobacz: Wojna w Afryce, powódź w Indiach, pożar w kopalni, to u nas. Boże, na szczęście wszystkich uratowali. Potworne. Same okropności na tym świecie. Tak. O, zaraz, zaraz. Skończył się strajk. To przynajmniej coś. Strajk. Gdzie? Patryk zerwał się na równe nogi. Zaraz, zaraz. Mam rodał. Tina, która zdążyła w samą porę zeskoczyć. Siedziała na dywanie i patrzyła na niego z wyrzutem, ale nie zauważył jej spojrzenia. W dalszym ciągu trzymał gazetę w ręku. Muszę sprawdzić daty, mam rodał. Oszalałeś, Patrick? Byłem zupełnie zdezorientowany. Nic nie rozumiesz. Jonathan. Czekaj, czekaj. Nic nie mów. Mam, mam. Jest. Zgadza się. Krzyknął. Patryk, ale. Pomyśl sekundę, a zrozumiesz, nie pozwolił mi dokończyć. Przeczytałem wskazany mi przez Patrycka urywek w gazecie. No i co z tego? Nadal nie rozumiałem. Jak to, co? Spójrz na daty. Ponaglił mnie, wskazując odpowiednią szpaltę. A więc twierdzi pan, że czuła się dobrze? Pytałem dalej malarza. Tak, lecz. To potwierdza moje przypuszczenia, przerwałem. Bzdura, czy pan nigdy nagle nie zachorował? Zaatakował mnie Grasple. Czyżby się pomylił? Spytałem. Patrzyłem na Patrycka. Powoli zaczynałem rozumieć. Nie, Jonathan, on się nie pomylił. Patryk złożył gazetę. Ile pan zarabia? Zmieniłem temat. O, to doprawdy nie pańska sprawa, odparł. Ale pięć tysięcy nie jest bagatelną sumą, prawda? Jeśli mogę w ten sposób pomóc Ali w naszym wspólnym imieniu, natychmiast przeznaczę pieniądze na cele dobroczynne. Inspektorze oświadczył Grasple. Anonimy, Patryk, pytałem dalej. Na początku myślałem, że on je pisze, ale. Czy próbuje mnie pan przekupić? Mogę pana aresztować. Powiedziałem, cele dobroczynne, inspektorze, przerwał mi w połowie zdania. Nie sądziłem, że pracownicy z Scotland Yardu mają kłopoty ze słuchem. A może pan usiłuje mi coś zasugerować? Kpił ze mnie wyraźnie. Tak, teraz już pojmuję. Powiedziałem z namysłem, patrząc na Patricka. Od kiedy wiedziałeś, spytałem jeszcze. Pamiętasz, odwiedzałem kilkakrotnie Stewa Berkleja. To jest bezczelność. Ja wrzasnąłem. Niech pan się liczy ze słowami, inspektorze, powiedział Grasple, wstając z miejsca. Zadzwonił telefon. Pani Berkeley chciała się dowiedzieć, czy nasze spotkanie jest nadal aktualne. Umówiliśmy się na siedemnastą. Powinna chyba wiedzieć. Popatrzyłem na Patricka niepewnie. Nie, poczekamy na naszego Holmesa, panie. Muszę z nim przedtem porozmawiać. Wyszedłem wściekły. Kolejna bezowocna rozmowa po prostu strata czasu. Pojechałem do Jardu. Zrobiłem tam awanturę sam nie wiem o co nerwy mnie zupełnie zawodzą Senders miał rację. Nawet gdyby grasple coś wiedział, nie świadczyłby przeciwko niej. Wstrętna Tina, znowu wywlokłaś mój but, krzyknąłem. Nie denerwuj jej, panie. Musi mieć spokój. Zadzwonił dzwonek u drzwi Pani Berkeley. Widać było, że jej samopoczucie nie uległo zmianie. Powiedziałbym, że wyglądała jeszcze mizerniej niż poprzedniego dnia. Czy pani przyznaje się do winy? Zaatakowałem. Nie powiem ani jednego słowa, dopóki nie przyjdzie tu mój adwokat. Panna Mason zachowywała wprost olimpijski spokój, co jeszcze bardziej wytrącało mnie z równowagi. Układaliśmy krzyżówkę. Wygrywałem stawką były bilety do kina. Poszedłem wcześniej do domu. Niech się prokurator martwi, pomyślałem. Ja już tu więcej nic nie zdziałam. Wszystko przez tego Sendersa. Gdyby nie on, załamałaby się i przyznała do winy od razu. Mary nie było. Poszła do sąsiadki. Sam zrobiłem sobie kolację. Rozmowa nie kleiła się za bardzo. Patryk, zwykle gadatliwy i dowcipny, grał niedobrze, był nieuważny i zdobywał najmniej punktów. Około osiemnastej skończyliśmy. Zgodnie z przewidywaniami, Patryk był zmuszony postawić nam kino. Nigdy nie lubił przegrywać. Wyczułem jednak, że jest zadowolony. Gra była zakończona. Siedzieliśmy już w samochodzie, gdy przypomniało mu się, że Tina została w salonie. Pobiegł z powrotem do domu. Rozbiłem szklankę. Szukałem zmiotki i potrąciłem telefon. Zadzwonił. Tak, słucham, warknąłem. Pan inspektor, mówi Sanders. Nie przeszkadzam. Był uprzedzająco grzeczny. Nie, słucham, odpowiedziałem niechętnie. Panie inspektorze, chcę się z panem koniecznie zobaczyć, zaczął. Teraz, panie, proszę ciebie, rozumiesz, nie mogę, bo właśnie wychodzę do kina, ale jutro rano musimy się spotkać. Jak najwcześniej, dodał stanowczo. Stało się coś. Tak, chyba tak, rozumiesz. Teraz naprawdę nie mam czasu. Więc powiem panu tylko jedno. Wiem, kto to zrobił, panie, powiedział z triumfem. Zrobił? Co zrobił? spytałem bezmyślnie. Wiem, kto zamordował Josefa Berkleya. A teraz kłaniam się. Inspektorze, do widzenia. Zaraz. Zaraz. Chwileczkę. Krzyknąłem. Trzasnęła odkładana słuchawka. Stary musiał się chyba upić, pomyślałem. Zmiotka leżała pod lodówką. Coś ty taki wesoły, Patryk? spytałem, przypalając papierosa. Wracaliśmy z Crystal Theater. Wesoły? Nie, smutny jestem, proszę ciebie, rozumiesz? Tragiczny film, dodał kręcąc głową. Tak panem wstrząsnął. Odezwała się pani Berkeley, która była pod wrażeniem przeżyć dwojga bohaterów filmu. Nie, nie podobał mi się jakoś zupełnie. Tragicznie źle zrobiony, panie, wyjaśnił Patrick. Przesadzasz. Fonda była kapitalna. Broniłem aktorki. Tak, ona zawsze gra, panie, znakomicie. Ale reszta. Powiedział machnąwszy ręką. Mary wróciła późno i od razu poszła spać. Siedziałem w kuchni paląc papierosa. Byłem bardzo zmęczony. Rozmowa z mecenasem zupełnie mnie dobiła. Co knuje Sanders? Coś wie? Ale co? Wie, kto zabił Berkeleya? Nonsens? A może odkrył coś u malarza? Czyżby oboje zastosowali ten stary system? Kiedyś widziałem film, w którym kilku morderców występowało pod jednym nazwiskiem. Zbrodni dokonywali w identyczny sposób, także gdy jednego z nich zatrzymano, inny kogoś mordował i zatrzymanego zwalniano. Malarz i mason całkiem możliwe, tylko jak na to Senders wpadł musi mieć bardzo przekonywające dowody. Obudziłem się z silnym bólem głowy. Czułem się tak, jakbym nie spał całą noc. Patryk już wstał. Spojrzałem na zegarek. Była szósta. Zadzwonił telefon. Chciałem sięgnąć ręką, ale uprzedził mnie Patryk, który podniósł słuchawkę w salonie. Słyszałem jego głos. To przesada, panie inspektorze. Dopiero wstałem, mówił ochrypłym głosem. Kto? Pomocnik. Dobrze, będę czekał o siódmej. Do widzenia. Wszedł na chwilę do mnie. Jak się masz? zapytał. Źle. Głowa mnie boli, jęknąłem. Słuchaj, zaraz tu po mnie przyjedzie ktoś od drapera. Za godzinę, rozumiesz. Nie będzie mnie chyba do południa. Więc jak wygramolisz się z łóżka, nie zapomnij o tinie. Idę się ubierać. Pamiętasz? O dwunastej. Raplech. Zawołałem odkładając słuchawkę. Tak, Nick, jestem. Pojedziesz przed siódmą po Sendersa. Przywieziesz go tutaj. Ja nie mogę. On mi ostatnio za bardzo działa na nerwy. To dlatego ściągnąłeś mnie dzisiaj o piątej z łóżka, skonstatował raczej, niż zapytał. Zadzwoniłem do kliniki, aby wziąć trzy dni urlopu. Patryk pojechał. Więc słucham pana, mecenasie. Cóż to za sensacje? Spytałem ironicznie. A i owszem, i owszem, zrobimy, panie, tak. Ja panu coś opowiem, rozumiesz, a pan się nad tym zastanowi. Zgoda? Dobrze. Może kawy? Herbaty zaproponowałem. Proszę o kawę. Wprawdzie nie powinienem, panie, bo serce zaczyna mi trochę nieregularnie pracować, ale dzisiaj się, rozumiesz, napiję. Więc zaczniemy, panie mecenasie? Dobrze. Od samego początku. Zadzwoniłem jednak do kliniki. Niepokoiłem się trochę. Nic nadzwyczajnego. Normalny dzień pracy. Strajk. Tak, słyszałem. Ale. Urwałem, bo zaczął mówić dalej. Ciekawe, co Patryk ustalił z draperem. Zastanawiałem się. Nie, to przecież czyste szaleństwo. Pan mi radzi, żebym się tam włamał. O jedenastej przyszła poczta. Telegram. Zjazd chirurgów w Kopenhadze przesunięty na grudzień. Na ulicy panowała cisza. Był mały ruch. W ciągu 15 minut przez Parka Wenue przejechał zaledwie jeden samochód. Jaguar Czerwony Pozwoli pan, że chwilę pomyślę, mecenasie. Pan, pan, nie, plątałem się. Zadzwoniłem do panny Ladymore. Obiecałem, że jutro przyjadę do towarzystwa, jeżeli będę miał czas. Może pan ma rację. Na pewno, inspektorze, na pewno, powiedział Sanders z uśmiechem. A jeżeli się nie uda, jeszcze wątpiłem. A ma pan jakiś inny pomysł? zapytał. Więc kiedy? Dzisiaj zdecydował mecenas po co mamy zwlekać? Dochodziła dwunasta. Zgodnie z tym, co obiecałem, zadzwoniłem do pani Berkeley. Była w domu, czuła się lepiej i ucieszyła ją moja propozycja. Tym razem wybraliśmy komedię i mieliśmy pójść we dwójkę. A co doktor Trencz na to? Cóż on, panie, może powiedzieć? Dobrze. Niech pan podyktuje tekst. Ralph to załatwi, obiecałem. Wyszedłem na dłuższy spacer z Tiną. Spojrzałem na adres, który zostawił mi Patrick. Pan Wills. Gotowe, Ralf, rzuciłem. Tak, tylko jakoś głupio brzmi, powiedział krzywiąc się. Dobra, dobra, pokaż. No, wcale nieźle wypadło, pochwaliłem. Pies jest tu rzeczywiście wyjątkowo ładny. Ale wcale się Tiną nie interesował. Za to gospodarz był bardzo miły. Już, zwróciłem się do Ralfa. Już. A teraz zadzwoń do Berta. Niech mi da dwóch swoich ludzi, i niech wezmą, co trzeba. Zaraz u niego będziemy. Wróciłem. Deszcz przestał padać. Czytałem stare listy. I co, Bert? Wiesz już, o co chodzi? Spytałem. Proste, nik. Trzeba tylko trochę zagłuszyć te szumy, stwierdził, manipulując przy aparaturze. Kiedy przywiozą tego policjanta, powinni już tutaj być odrzekłem, zerkając na zegarek. Dobrze, że zadzwonili z kliniki. Smutny dzień. Niepotrzebnie brałem ten urlop. Odwołać. Złapałeś to wreszcie? Tak. Teraz jest idealnie. Posłuchaj tylko, nikt. Włączył urządzenie. Fakt. Nieźle, stwierdziłem. Dobra, wystarczy. Dasz mi tych dwóch speców? Dzisiaj to planujesz? Tak, wieczorem. Nie potrwa długo. Gdy wróciłem z kliniki, Patryk już był w domu. Przekonał drapera, a w laboratorium siedzieli ponad cztery godziny. Przypomniał mi, żebym nakarmił Tinę. Stary pakuje mnie w kabałę. Ładnie będziemy wyglądać. Jak nas ktoś przyłapie, przemknęło mi przez myśl. Ładne mi mecenas. Film był niezły, ale nie bawiłem się zbyt dobrze. Znowu bolała mnie głowa. Czekałem do kwadrans po dwudziestej. Weszliśmy. Nie odzywali się, poruszali się w ciemności cicho i pewnie, jakby całe życie robili włamania do mieszkań. Uwinęli się w pół godziny. Za kwadrans dziewiąta wyszliśmy. Podziękowałem im i umówiłem się przez nich na telefon od Berta. No i co o tym sądzisz? Spytał mnie Patryk. Jutro się okaże. Chodźmy spać. Znowu nie mogłem zasnąć. Wciąż myślałem. Alice Mason, Grace Billington. Może się jednak Sanders myli? Jutro się wszystko wyjaśni. Musi się wyjaśnić. Nie wyobrażam sobie, co zrobię, jeżeli. Patrick wyszedł o dziewiątej rano. Namawiał mnie, żebym mu towarzyszył. Ale nie chciałem. Nie czułem się dobrze. O ósmej byłem w jardzie. Zabrałem po drodze Berta, jednego z naszych wczorajszych włamywaczy, i Ralfa. Parę minut po dziewiątej byliśmy u tręcza. Mecenas już wyszedł. Doktor przywitał nas uprzejmie, ale widać było, że jest zdenerwowany. Co działo się ze mną? Lepiej nie mówić. Weszli we trójkę do salonu. Ubrani w jednakowe szare płaszcze, szare kapelusze. Nie zdjęli okryć. Draper nerwowo palił papierosa za papierosem. Patryk wrócił po kwadransie. Słysząc dzwonek do drzwi zgasiłem papierosa. Mecena zwrócił. Wyszli wszyscy. Zostałem z Tiną. W imieniu prawa aresztuję panią pod zarzutem zamordowania Josefa Berkleja, powiedziałem. Uprzedzam panią, że wszystko, co pani od tej chwili powie, może być wykorzystane przeciwko pani. Dopełniłem formuły. Patrzyła na mnie nic nie rozumiejącymi oczyma. Jak to? Przecież szalis. Urwała. Dałem znak Ralphowi. Wyszedł z pokoju. To nie panna Mason i wie o tym pani tak samo dobrze jak ja, powiedziałem stanowczo. A odciski palców nabrała nagle pewności siebie. Zaskoczyła mnie taka reakcja. Chciałem zapalić papierosa. Spojrzałem na Sendersa. Chyba zrozumiał, o co mi chodzi. Poza tym mama Libi, oszalał pan chyba. Co to wszystko ma znaczyć, panie mecenasie? Zwróciła się do Sendersa. Panie mecenasie, chociaż nie jest to praktykowane, dla pani zrobimy wyjątek. Zechce pan wytłumaczyć powody, dla których tu jesteśmy. Stary grał znakomicie. Uśmiechnął się nawet i usiadł spokojnie w fotelu. To długa historia, panie, zaczął. Wrócił Ralph. Masz, spytałem. Tak. Dobrze, poczekaj z tym. Proszę dalej, mecenasie. Plan był znakomity. Tego dnia nadarzyła się okazja. 29 maja pan Berklej miał jeść kolację w domu. Panna Mason przyszła wcześniej, niż się pani spodziewała. Na lepszą sytuację musiałaby pani długo czekać. Panna Mason gotowała większość posiłków w domu, ale tego wieczoru pani sama przyrządziła jedzenie, prawda? W każdej aptece można dostać środki wymiotne. Są skuteczne. Wypróbowałem je, panie. Proszę ciebie, rozumiesz. Był to albo proszek, albo krople. Nieważne. Dodała pani owe środki do posiłku panny Mason. Tak. No cóż. Panie, na skutki nie trzeba było długo czekać. Panna Mason wybiegła do toalety, a panią czekało zadanie najważniejsze. Zrobił teatralną pauzę, by podjąć po chwili przygotowanie alibi. Zaniepokojona stanem zdrowia kuzynki, kładzie ją pani do łóżka. Następnie obiecuje sprowadzić doktora Tręcza. On przecież mieszka najbliżej, panie, i nic dziwnego w tym nie ma. Że do niego pani pójdzie. Przedtem jednak, upewniwszy się, że panna Mason nie ma dość siły, żeby zejść z sypialni do salonu, morduje pani swego męża. Tak, morduje go pani z zimną krwią. Jak? To, rozumiesz, proste. Pani mąż często przesiadywał po kolacji w salonie. Tym razem również tam siedział. Zeszła pani do ogródka, najprawdopodobniej boso bo po co zostawiać ślady? I strzeliła mu pani prosto w pierś. Fotel był, rozumiesz, oddalony o dobre dziewięć metrów od okna, ale przecież pani dobrze strzela, prawda? A nawet jeśli nie, ryzyko żadne. W razie czego, mogła pani strzelić kilka razy. Tłumik pracuje, panie, proszę ciebie, rozumiesz, skutecznie. Wróciła pani szybciutko do salonu i przystąpiła do drugiego etapu planu. A do pierwszej fazy stworzenia doskonałego alibi. Magnetofon, rozumiesz, i taśmy. Kilka dni przedtem nagrała pani rozmowę telefoniczną swego męża. Teraz wystarczyło włączyć Philipsa, włożyć słuchawkę w dłoni nieboszczyka i sprawa załatwiona. Fotel, panie, w którym znaleziono zamordowanego, stał bokiem do drzwi wejściowych salonu. Głośniki dobrze ukryte, ton odpowiednio wyregulowany. A drzwi oczywiście uchylone. Gotowe. Idzie pani do Jonathana. On, rozumiesz, biegnie z panią na górę, do panny Mason, przelotnie spojrzawszy przedtem na rozmawiającego pana Berkleja. Podaje pannie Mason środki na żołądek i glimit. Schodzą państwo na dół. I znowu Jonathan widzi pana Berkleja, który w dalszym ciągu rozmawia. Była wtedy godzina dwudziesta druga. Pani odprowadza doktora, a on proponuje herbatę. Pijemy ją, rozumiesz, we trójkę. Mija godzina. Postanawia pani wracać. Jonathan odprowadza panią do domu. Żegnacie się, pani wbiega do salonu, wyłącza magnetofon, zabiera taśmy, odkłada słuchawkę i krzyczy. Bardzo głośno. Jonathan jest jeszcze blisko, wraca więc natychmiast, i reszta jest już, panie. Proszę Ciebie. Jasna. Alibi doskonałe. Lekarz twierdzi, że pan Berklej został zabity najpóźniej kwadrans przed trzecią. Jonathan widział pana Berkleja żywego dwa razy przed drugą i o 22. Morderstwa więc dokonano między 22. a trzecią. Sprawa jest jasna, panie. W tym czasie była pani u nas w domu i piła spokojnie herbatę. Tak. Cóż, broń gdzieś pani ukryła. Taśmy również. Chociaż przypuszczam, że raczej jej pani spaliła. Chyba wszystko pani Weroniko. Czy to wystarczy, panie inspektorze? Zwrócił się do mnie. Ma pani coś do powiedzenia, pani Berkeley? Zapytałem. Absurd. Puste słowa. Gdzie dowody? Jakie taśmy? Broń? Gdzie są dowody? Broniła się rozpaczliwie. Spojrzałem na mecenasa. Tak. Spodziewaliśmy się, że zażąda pani, rozumiesz, dowodów. Są, powiedział. Widzi pani, ciągnął, doktor trencz, będąc tutaj owej nocy, coś słyszał. Konkretnie fragment zdania, które wypowiedział pani mąż. Długo nie mógł sobie owego fragmentu przypomnieć ani skojarzyć z czymkolwiek, ale w końcu się udało. Pani mąż miał powiedzieć: Czytałem w dzisiejszym Financial Times tyle usłyszał Jonathan a tego zdania pan Berkeley nie mógł wypowiedzieć. Jak to nie mógł zaprotestowała. Czytywał Financial Times, odkąd go poznałam. Tak, to prawda ale nie mógł powiedzieć w dzisiejszym w dzisiejszym nie rozumiała jeszcze tak proszę pani 29 maja financial times nie ukazał się ani w londynie ani gdziekolwiek indziej pracownicy strajkowali od co oparła się o krzesło może się pomylił może miał na myśli poprzedni numer nie, niemożliwe. Już wtedy gazeta nie ukazywała się od czterech dni, powiedział Sanders, rozkładając ręce. Bzdura. Doktor Trench przesłyszał się zapewne. To żaden dowód. Zresztą Józef był taki roztargniony, że mógł myśleć o czymś innym, o innej gazecie. Mógł się po prostu pomylić. Panu to się nie zdarza, spytała agresywnie. No cóż. Panie, proszę Ciebie. Chyba przekonamy Panią ostatecznie, inspektorze, prawda? Mecenas spojrzał na mnie pytająco. Tak. Skinąłem głową. Tracimy tylko czas. Bert, wymontujcie to, poleciłem. Bert i jego pracownik podeszli do aparatu telefonicznego. Szybko zdjęli pokrywę i po chwili na stoliku spoczął miniaturowy, połyskujący tajemniczo przedmiot. Przeszli do gabinetu, potem do kuchni, zniknęli na górze, a po kwadransie na stole znalazło się sześć identycznych, maleńkich urządzeń. — Widzi pani? — mecenas wskazał ręką aparaturę. — Czy wie pani, rozumiesz, co to jest? Podsłuch wyręczył ją widząc, że nie ma pojęcia. O czym mówi? Tak, podsłuch. Taka mała skrzyneczka, która rejestruje głos po obu stronach linii. Pani mąż był jednak człowiekiem troszczącym się o pani zdrowie i bezpieczeństwo. Gdy zaczęły przychodzić owe anonimy, prosił policję o radę. Po głosie Gdyby ów ktoś zadzwonił, można łatwo rozpoznać przestępcę. Policja doradziła właśnie podsłuch. A skutek panie Proszę ciebie, rozumiesz? Zaraz sprawdzimy. Bert wyjął z walizeczki przegrywacz i włączył do sieci. To senderes wziął do ręki urządzenie pochodzące z aparatu, znajdującego się właśnie w salonie, wyjęliśmy z tego telefonu. Posłuchajmy. Rozległ się szum, lekkie trzaski i cisza. Rozumie pani? W tym właśnie miejscu powinien zabrzmieć głos pani męża i ewentualnego rozmówcy. Aparat reaguje na połączenia telefoniczne. Gdy takiego nie ma, po prostu nie nagrywa. I jak pani widzi, nic nie nagrał. Zakończył mecenas. Opuściła głowę. Milczała. Gdzie ukryła pani broń, pani Berkeley? Spytałem. Czekałem w napięciu. Co zrobi? Co teraz powie? Ciągle milczała. W pewnym momencie podniosła w wzrok. Jest u Stewa, szepnęła. Jednak, przecinek pomyślałem z triumfem. Pani Berkeley, być może miała Pani powody, żeby nienawidzić swego męża, ale czy wie Pani, że mąż był śmiertelnie chory? Lekarze orzekli, że pozostał mu rok życia. Miał raka? Powiedziałem cicho. Zakryła twarz dłońmi. Wracaliśmy z aresztu. Siedziałem za kierownicą. Obok mnie inspektor Draper a na tylnym siedzeniu Patryk z panną Mason. Była zupełnie oszołomiona. No i tak to, panie, było, zakończył Patryk. Nie mogę uwierzyć, szepnęła. Po prostu nie mieści mi się to w głowie. Weronika, Boże, co za koszmar! Wszystko zaplanowała, rozumiesz, bardzo sprytnie. Według mnie sam pomysł przyszedł, przypuszczam, jej do głowy wtedy, gdy jej mąż zbagatelizował wiadomość o pierwszym, chyba jednak autentycznym napadzie. Taki przełom, panie, ostatnia kropla. Wtedy postanowiła go zamordować. A napad wykorzystać tak, żeby wszyscy sądzili, iż ją ktoś prześladuje. Sfingowała drugi napad i wypadek, a anonimy sama do siebie wysyłała z wyjątkiem tego ostatniego, którego autorem byłem ja. Tego z moimi odciskami palców? Jak to? Nic już nie rozumiem. Panna Mason otworzyła szeroko oczy. Wyglądała zupełnie jak bardzo czymś zaciekawiona mała dziewczynka. No tak, prawda. Przecież pani nic nie wie. Nie, tamten wysłała pani Berkeley. Kopertę i kartkę wzięła z pani biurka. Cóż, w końcu nie przedstawiało to żadnego problemu, a pasowało świetnie, bo chciała na panią rzucić podejrzenie. Jeśli zaś chodzi o napad, to wykazała dużo zimnej, panie, proszę ciebie, krwi. Zacisnęła sobie na szyi chustkę, szalik. Bóg wie zresztą co, panie. A samochód? Pani Berkeley jest szalenie przezorną osobą, rozumiesz. Aranżując wypadek, chciała mieć świadka. Jonathan doskonale nadawał się do tego celu. Ryzykowała swoimi, co jest zupełnie niewybaczalne, jego życiem. Ufała umiejętnościom. Wypuściła płyn. Gdy samochód stał przed domem całą noc i kiedy niby to zapodziały się gdzieś klucze od garażu, a potem jazda. Prowadzi znakomicie i jeździ już od kilku ładnych lat, prawda? Zwrócił się do mnie. Potwierdziłem skinieniem głowy. Czułem się okropnie. No dobrze, przerwała panna Mason, ale dlaczego miałabym prześladować ją, a mordować Josefa? To zupełnie nielogiczne. Pani Berkeley początkowo chciała to zaaranżować tak, aby uwierzono, że to ona miała paść ofiarą mordercy. Kiedy zorientowała się, rozumiesz, że śledztwo poszło dwoma drogami, a co za tym idzie, możliwość popełnienia omyłki przez mordercę nie była jedyną, lecz tylko alternatywną koncepcją śledztwa, postanowiła sprawę zagmatwać jeszcze bardziej. Rzuca na panią podejrzenie o autorstwo anonimów. Ponieważ wiadomo, że nie istniał żaden powód, dla którego miałaby pani prześladować swoją szwagierkę. Liczyła na to, że inspektor połączy te dwie, panie, proszę ciebie, sprawy. I nie pomyliła się, wtrącił Draper. Moje rozumowanie było następujące. Alice Mason, to znaczy pani, chce zabić Josefa Berkleya. Choćby dla pieniędzy. Prześladuje Weronikę Berklej i pisze anonimy. Aby zasugerować, że pani Berkeley ma śmiertelnego wroga. Tym samym sądzi, że gdy zostanie zabity pan Berkeley, wszyscy uwierzą w pomyłkę mordercy. To jasne. Wzrost, kolor włosów, szlafrok. Notabene, wtrącił Patrick: Przypuszczam, że pani Berkeley sprytnie ukryła szlafrok męża, tak aby nie mógł go znaleźć. Wiedziała, że z przyzwyczajenia pożyczy sobie od niej tę część garderoby. Tak, gdyby pani Draper zwrócił się teraz do panny Mason, rzeczywiście chciała zamordować swego kuzyna i gdyby pani go rzeczywiście zabiła, a ja z kolei nie wziąłbym pod uwagę takiej możliwości i uwierzył w pomyłkę mordercy, byłaby to zbrodnia doskonała. Nie posądzałbym przecież pani o chęć zabicia pani Berkeley. Gdzie motyw? Poza tym właśnie pani nie mogłaby się pomylić strzelając do kuzyna. Pani Weronika jednak liczyła na to, że stać mnie na wysnucie innego wniosku. I wysnułem go. Myślałem, że pisała pani anonimy, żeby skierować śledztwo na niewłaściwy tor, a tym samym odwrócić od siebie uwagę. No tak, panie, na to właśnie liczyła. Oczywiście musiała zręcznie spreparować dowody przeciwko pani. A więc ścinki papieru, ukryte nożyczki, list z odciskami pani palców. Właśnie, wtrąciła panna Mason. Nadal nie rozumiem tej historii z anonimem. Powiedział pan, mecenasie, że wysłał pan anonim do Weroniki. Czy też się przesłyszałam? Nie, nie przesłyszała się pani. Rozumiesz. Miał służyć jako jeden z dowodów przeciwko niej. To proste. Pani Berkeley informowała policję o napadach, wypadku, anonimach. Wiedziała o tym wszystkim również Grace Billington, a także Steve Berkeley i pani. Pani Berkeley wyraźnie zależało na stworzeniu wokół siebie atmosfery niebezpieczeństwa i zagrożenia. Gdyby rzeczywiście istniał, proszę ciebie, ktoś, kto pisał do niej te listy, powiedziałaby mi o kolejnym. Zawiadomiłaby również policję. Nie zrobiła ani jednego, ani drugiego. Dlaczego? Bo nie ona go, panie, wysłała. Ogarnął ją strach i zupełnie nie wiedziała, co się stało. Popełniła kardynalny błąd, rozumiesz. Gdyby mi powiedziała: byłbym w kropce. Przed pójściem do niej sprawdziłem dokładnie, czy roznoszono pocztę. Oczywiście musiałem brać pod uwagę niedoskonałość funkcjonowania tej instytucji w Anglii. Na przykład, panie, fakt, że mój list nie został doręczony na czas, albo że w ogóle zaginął. Dlatego też, natychmiast po tym, gdy przyszedłem z inspektorem i jego pomocnikami do pani Berkeley, jeden z policjantów rozpoczął poszukiwania anonimu i znalazł, panie. Rozumiem, powiedziała panna Mason, bardzo wolno. A podsłuch. Zwykły blef. Skuteczny, choć ryzykowny. Poza głosem jednego z policjantów, który telefonował od państwa na posterunek owej tragicznej nocy, nie dysponowaliśmy, rzecz jasna, żadnym innym nagraniem. A broń pytała skąd miała broń? Otóż to. Od momentu mojej pierwszej wizyty u Stewa Berkleja byłem już pewien, że właśnie pani Berkeley zabiła swego męża. Pan Steve Berklej, rozumiesz, nie tylko interesuje się zwierzętami afrykańskimi, ale również ma dość pokaźną kolekcję broni palnej. Przestał się już tym zajmować i sam nie bardzo wie, co w niej ma, ale widziałem ją i doszedłem do wniosku, że broń, z której zastrzelono pani kuzyna, pochodzi stamtąd. Stewy trzyma tę broń w skrzyni. Jest stale zamknięta, a ponieważ rzadko do niej zagląda, nie mógł zorientować się, że pani Berkeley pożyczyła sobie jeden z egzemplarzy. A jak się do tej skrzyni dostała, spytała ciekawie panna Mason. Po prostu ją, panie, proszę ciebie, rozumiesz, otworzyła. Skrzynia nie była zamknięta na klucz, wyjaśnił Patrick. Tak. Pani Berkeley wiedziała, że pistolet będzie funkcjonował, bo Stewa nie interesowała broń uszkodzona. W skrzyni miał kilkanaście rewolwerów i pistoletów, którymi kiedyś posługiwali się partyzanci algierscy. Własna, rozumiesz, robota. Miał również amunicję. Po kilka sztuk do każdego rodzaju broni. Sam mi o tym mówił, a więc pani Berkeley na pewno też wiedziała. Gdy pistolet przestał jej być potrzebny, po prostu go zwróciła. Panna Mason myślała chwilę. Ale skoro sądził pan, że Josefa zastrzelono z broni należącej do Stewa, dlaczego jego panno to nie podejrzewał? spytała. Stewa, nonsens, panie, proszę ciebie, rozumiesz. Zemsta po tylu latach. Zbyt melodramatyczne, a Stewy jest wielkim realistą. Poza tym, gdyby chciał go zamordować, zrobiłby to na pewno inaczej. Biorąc po to uwagę jego zainteresowania, posłużyłby się raczej nieznanym lekarzom jadem jakiegoś skorpiona czy innego, panie, zwierzaka. A poza tym przyszło mi do głowy najprostsze z punktu widzenia motywu rozwiązanie. Zaniedbywana żona morduje bogatego męża dla pieniędzy. Z punktu widzenia motywu, powtarzam, bo jeżeli chodzi o sposobność. To wobec zeznań Jonatana nie potrafiłem tego wytłumaczyć. Uczepiłem się jednak swojej koncepcji i cały czas wszystko do niej dopasowywałem. Grało, oprócz jednego, kiedy go zabiła, nie dawało mi to spokoju. Pamiętasz, Jonathan, Zwrócił się do mnie spotkania u pani Berkeley, kiedy czytaliśmy poezję Donne'a. Wtedy zwróciłem uwagę na magnetofon, panie. Widziałem go już przedtem ale zastanawiało mnie rozmieszczenie głośników. Znajdowały się we wnękach akurat nad fotelem. Poza tym w czasie owej wizyty Jonathan nie rozmawiał z panem Berklejem ani nawet nie zdążył zobaczyć jego twarzy. To był moment, sylwetka mężczyzny ze słuchawką w ręku i jego głos. Oczywiście nie mógł się domyślić, że pan Berklej już nie żyje. Trudno sądzić, że rozmowę telefoniczną prowadzi, rozumiesz? Nieboszczyk. Dał się zasugerować i właśnie o to chodziło. Zeznanie Jonathana dało stuprocentowe alibi. Muszę się pani do czegoś przyznać. Był taki moment, że podejrzewałem panią, ale odrzuciłem tę myśl. Nie mogła pani przecież wiedzieć, że pani Berkeley zostanie u nas aż godzinę. Gdyby wróciła po piętnastu minutach znalazłaby męża zastrzelonego w salonie, pani byłaby na górze. No i sprawa jasna. Ale na miłość boską, dlaczego go zabiła? Nie mogę, nie jestem w stanie zrozumieć, co nią kierowało? Panno Alice. Ja już, panie, proszę ciebie, rozumiesz, mam sześćdziesiąt lat i trochę znam życie. Wydaje mi się, że błąd popełnił sam zamordowany. Był śmiertelnie chory. Niewiele mu życia pozostało i nikomu, z wyjątkiem pana Dawiesa, o tym nie powiedział. Pan Dawies, panie, jest mądrym człowiekiem. Dawał mu wszystko, ustępował, pozwalał sobą kierować. Bo, rozumiesz, on wiedział, znał prawdę, jako jedyny oprócz Berkleja i jego lekarza, którym był doktor Traasy. Stan nerwów pani kuzyna był koszmarny, udręka, perspektywa śmierci. Szaleństwo ostatnich chwil to wszystko powodowało, że zachowywał się jak umysłowo chory, nie dostrzegając nikogo ani nic wokół siebie. Pani Berkeley o tym nie wiedziała. Jest piękną, jeszcze młodą kobietą, która niewiele z życia zyskała. Chciała czegoś innego, nowego, chciała być kobietą, chciała, aby inni dostrzegali w niej kobietę. Gdyby jej powiedział o swojej chorobie, nie skończyłoby się to tak tragicznie. Zamordowała go, bo chciała jeszcze żyć. Powie pani, że mogła się rozwieść. Tak, ale sądziła, że mąż nie wyrazi zgody. I z czego by, rozumiesz, żyła? Była tak przyzwyczajona do luksusu. Nastąpiło tragiczne nieporozumienie. Przecież pan Berkeley wcale jej nie kochał. Jedyną miłością jego życia była Grace Billington. Zaproponował jej małżeństwo, chciał się rozwieść z żoną. Jeszcze wtedy nie wiedział o swojej chorobie. Cóż, Grace odmówiła. Nie wybaczyła mu nigdy, że zrezygnował z niej dla Weroniki. Nie potrafiła być wielkoduszna, panie. I w ten sposób, do pewnego stopnia, ona też ponosi winę za jego śmierć. Patryk, odezwałem się, Pamiętasz tę kobietę? Wróżkę czy cygankę, prawda? Patryk skinął głową. Nie pomyliła się, ciągnąłem, ale w jej przepowiedni istnieje pewna nieścisłość. Draper popatrzył na mnie jak na wariata. Jaka, panie, nieścisłość? Imię, rzuciłem. Pomyliła litery. Żadna z mieszkanek piątki nie nosi imienia rozpoczynającego się na m. A tak twierdziła ta kobieta. Patryk uśmiechnął się triumfalnie. Otóż nie, Jonathan, niezupełnie masz rację. Prawdziwe imię pani Berkeley to Emily, ale ponieważ nie znosiła, gdy się tak do niej zwracano, już od dzieciństwa nazywano ją Weroniką. Sama to imię wybrała. O czym panowie mówią? spytał draper. Nic nie rozumiem. Panna Mason również patrzyła na nas szeroko otwartymi oczyma. Takie tam, panie, brednie, mruknął Patryk, spoglądając na mnie z potoka. Nie ma o czym rozumiesz, mówić. Przerwał nagle i zwrócił się do panny Mason. Czy pani powiedział wolno, ma zamiar mieszkać nadal w tym domu? Nie, odrzekła. Bernard chce kupić małą wilę. Nie mogłabym tu zostać po tym, co się stało. Jestem bardzo przesądna. Patryk odetchnął sulgą. Ale o co właściwie chodzi, dopytywała się. Nic ważnego, panie, proszę ciebie, naprawdę. Taka legenda o przeklętym domu, nic więcej. Szkoda mówić, zakończył patrząc na mnie wyzywająco. Zapraszamy państwa na koniak. Odezwałem się, gdy dojeżdżaliśmy do domu. To chyba nam wszystkim dobrze zrobi. Z przyjemnością, ale muszę zatelefonować do Bernarda. Na pewno się niepokoi, powiedziała panna Mason. Będzie tu, proszę ciebie, rozumiesz, za pół godziny. Już go zaprosiłem. Weszliśmy do domu. Przepraszam, państwa na chwilę, zapomniałem o czymś. Wrócę niebawem, oznajmił draper. Panie doktorze, czy pożyczy mi pan samochodu? W jednym ręku niosłem torbę, w drugiej bukiet róż. Nacisnąłem dzwonek. Otworzył mi tręcz. Wszedłem do środka. Wiem, że wyrządziłem pani wielką krzywdę i te kwiaty jej nie wynagrodzą. Ale mimo to, może zechce pani przyjąć ode mnie te róże i wybaczyć, zwróciłem się do panny Mason uśmiechnęła się. Panie mecenasie, powiedziałem, patrząc niepewnie na Sendersa, nie wiem, jak mam panu dziękować za wszystko. Gdyby nie pan, urwałem. Ależ, inspektorze, ja zawsze marzyłem o tym, żeby rozwiązać zagadkę kryminalną, odpowiedział z uśmiechem. Kiedyś chciałem nawet napisać powieść detektywistyczną, ale to już stare dzieje, panie, proszę ciebie, rozumiesz. Wręczyłem mu torbę. Zajrzał ciekawie do środka. Nie mógł mi pan sprawić większej przyjemności. Rozumiesz, powiedział miękko. W tym momencie spostrzegłem, że tręcz uśmiechnął się do siebie. Sender ściągnął. Przepadam za szary. aż pięć butelek, panie. I jaki świetny gatunek. Dziękuję, panie inspektorze. A ja mam dla ciebie nową zagadkę, Patryk, odezwał się tręcz. Nie kryminalną, wprawdzie, ale, jak sądzisz, ile szczeniaków będzie miała Tina? Ja stawiam na pięć. Przebijam, panie, proszę ciebie, rozumiesz, siedem. To szczęśliwa liczba. I powiem więcej, jeden będzie czarny. Koniec. Czytał Jacek.